W 1991 roku dostałem propozycję dzięki świętej pamięci niedawno zmarłej w 2008 roku pani profesor Świder-Kównej pomocy biskupowi włocławskiemu Henrykowi Muszyńskiemu, który był szefem Komisji Episkopatu do Dialogu z Judaizmem, żeby mu pomagać. I zacząłem jeździć do niego, bo ona już nie miała siły, możliwości. Zastąpiłem panią profesor, jeżdżąc do niego, coś mu pomagając tam. Ta pomoc była naprawdę, słudzy nieużyteczni jesteśmy naprawdę w 100%. Ale dzięki temu, kiedy papież przyjechał do świeżo wyremontowanego pałacu arcybiskupa Muszyńskiego, jakiś miał charyzmat arcybiskup, naprawdę. Tam remontował pałac na przyjazd papieża i w Gnieźnie tak samo. I trzeba przyznać, że umiał to robić. Fantastycznie wyremontowane. Ja mówię, no to może. I zaprosił mnie biskup do siebie, no że może akurat uda się po mszy świętej spotkać papieża. Ja tam przyszedłem, zostałem wprowadzony do salonu. Siedziały dwie siostry zakonne, jeszcze jakiś mężczyzna, i do tego salonu wszedł sobie papież. I mnie przedstawia biskup Muszyński, że ja pomagam mu w tej komisji episkopatu. A papież tak patrzy tym swoim filuternym oczkiem i mówi tak: a hebrajski zna? I tak palcem zrobił. No i kolejna moja kompromitacja, bo ja mówię: nie. Znaczy, on doceniał, on wiedział, bo taka jest prawda, że bez znajomości hebrajskiego tak naprawdę nie można rozumieć ciągłości, jaka jest, wbrew temu, co wielu mówi, między wiarą żydowską a chrześcijańską. Że oczywiście wiara chrześcijańska jest czymś zupełnie nowym, rewolucją, ale bez tamtego korzenia drzewo usycha. A istotę tego korzenia można rozumieć tylko po hebrajsku.